Antosiak Rybek, mój pożeracz śmieci. Mój pożeracz śmieci ma rogi, które wskazują mu położenie danych śmieci na ziemi. Ma grzywkę, która pokazuje, ile ma śmieci w swoich żołądkach. Teraz ma najwięcej papieru. Mniej jest szkła, potem jeszcze mniej jest bioodpadów, a najmniej jest plastiku. Ma też nos, którym wymiuchuje śmieci. Ma on cztery przełyki, bo ma on cztery żołądki. Do każdego żołądka trafiają różne śmieci. Typu papier, szkło, bioodpady i plastik. Złożony jest z opakowania od jajek, z plasteliny, z papieru i plastikowego pudełka. Dzień dobry, oto mój robośmietnik 2000. Ma dwóch braci, jednego u góry, drugiego na dole. Jest eko, bo jest robiony z papieru i można nim poruszać. Tak, oto dla przykładu. Na przykład, kiedy nie chce się wyjść ze sofy, to jeżeli macie tam mnóstwo śmieci, na przykład żelku, opakowania od żelków, to po prostu wkładacie to, przyjeżdża on do mnie, wtedy ja wyrzucam te śmieci. Do widzenia. Ja jestem Koneka, to moje śmiecie pożeracze. Ten bardzo lubi śmieci, rzuca się przez te usta. A ten ma ciągłą ostrzynkę i trzeba tak naostrzyć i bardzo lubi to jeść. To jest robośmieciarz, a to roboostrzynka. Oto mój pożeracz śmieci. Zbudowałem go po to, aby zadbać o naszą planetę. Eko, bo tak nazywa się mój głodomor, pożera wszystkie napotkane na swojej drodze śmieci. Dzięki swoim silnym skrzydłom i wzrokowi niczym jastrząb dostrzegnie nawet najmniejszą zakrętkę, która mogłaby wylądować w oceanie. O nie, jaki tu bałagan! Muszę tam mojego śmietnikowego robota posprzątać. Już posprzątane. Dobry, tu Kalina. Dziś będę pokazywać wam mojego pożeracza śmieci. Mój robot jest tak skonstruowany, że nieużywana rzecz się wkłada o tutaj przez rurkę i ona wylątuje tutaj. Nawet i korek od jakiegoś napoju można tu wrzucić i już. Jeszcze powiem coś. Ten pożeracz się otwiera. To wszystko na dziś. Pa, pa! Mój robot zbiera śmieci z McDonalda, bo tu ma taki znaczek. I pożera wszystkie śmieci, które... Mój pożerać śmieci jest bardzo fajny, bo nam zjada śmieci i przez niebieskie oczy umie zobaczyć każdy brud. Jak zobaczy, to od razu to zjada, wtedy przemiela na małe kawałki, robi siatki, butelki i inne rzeczy. To jest mój kosmita ze śmieci. Trochę je bananiny, pikoliny, czyli śmieci z kosmosu, jest z nich zrobione. W środku
odchodzić, bo trochę ciężko, ale się da. Teraz dobrze przykleiłem, więc trochę się nie uda. Ale tam ma bananinę, pikolinę i inne śmieci. To jest, tam jest bananina w środku z pikoliną i nie mogę teraz tego otworzyć, ale też ma rogi z rolek papieru. Boże, raz to największy śmiech. Ludzi odchodzi o tak. Wtedy brudzi cały światło. Musi nie chce robić. No i inne takie rzeczy. Pożerać to wszystko jest tak samo. Wszystko to nie dobrze, na przykład czekolada. Nie, to też nie. To koniec mojej odpowiedzi. Po. Cześć. Nasz potworek z bratem zrobiliśmy mu śmiech z rybakiem. No i wtedy deskorolka z rolki od papieru. Bardzo lubimy z bratem M&M'sy, a my zrobiliśmy opakowanie od M&M'sów. Buty śniegowce ma zrobione z taśmy. Zęby ze słomki. A oczy z bacików kosmetycznych. No i brzusio z tej. Kubusia. Kubusia, no tak, kubusia. Butelki od kubusia. No i tutaj z bratem powrócaliśmy papierki. Pa! Dzień dobry, bym chciała pokazać i zaprezentować mojego pożeracza śmieci. Mój pożeracz wygląda tak. Pierwsza rzecz w tym pożeraczu to są minki. Ona pokazuje, uśmiechnięta, pokazuje, że nie ma śmieci, albo mało jest. Ta ze krostami, smutna, pokazuje, że trzeba wyrzucić śmieci. Ta smutna pokazuje, że jest pomiędzy śmieci, czyli ta środkowa linia, ale powiem to za chwilkę. I ta zła mina. Minka, która pokazuje, że jest bardzo dużo śmieci, czyli tutaj ta linka, ale to teraz powiem, że ta, tutaj jest taka linia, tam gdzie jest tutaj napisane tak, to oznacza, że jest wystarczająca ilość śmieci. Tutaj jest napisane tak i nie, to oznacza, że pomiędzy śmieci jest. Czyli jest troszkę za dużo, ale nie jest za mało. A tutaj jest napisane nie, to oznacza, że jest za dużo. Wszystko już opowiedziałam o moim pożeraczu śmieci, więc do widzenia. To jest mój pożeracz śmieci, który najlepiej psom dał u mojej siostry w pokoju. Pożera wszystko, co napotka go na drodze.